Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale i dzisiaj chciałbym wam przedstawić deck bez legendarnych kart. Jest to deck na Grand Challenge. Troszkę pograłem ostatnio tych Grand Challenge, no i stworzyłem nawet dość taki fajny deck, którym możecie naprawdę dość fajnie zarobić, ponieważ Grand Challenge jest bardzo wymagającym challenge'em, no i trzeba jakoś umieć się dograć właśnie ze swoją talią kart. No i tutaj chciałbym wam pokazać dzisiaj ten deck. Słuchajcie, ten deck gdzieś tam kiedyś może i był, ale mniej więcej sam go później przerobiłem, ponieważ zacząłem grać bowlerem na Grand Challenge. Kiedyś bowler ogólnie królował na Grand Challenge i powiem wam, że nadal króluje. Według mnie jest to nadal świetna karta, którym możecie osiągnąć na Grand Challenge wysokie loty. Tutaj macie screena po prawej stronie. Zaczynam tym deckiem od 4 wygranych, 6 wygranych, 5 wygranych, 7 wygranych. Może i ten deck nie jest taki, którym możemy wygrać 12 tych walk na Grand Challenge. Jeszcze mi się nie udało, ale jestem ciągle tej myśli, że w końcu się uda. Ale ogólnie każdy ma tam jakieś problemy, żeby stworzyć sobie deck i sobie pograć na Grand Challenge i żeby troszkę zarobić. Tutaj możecie zobaczyć za 400 gemów, ile tak naprawdę zarobiłem. Tutaj zarobiłem ponad 20 tysięcy golda, czyli naprawdę się opłaca. Ja nie mierzę wysoko w Grand Challenge. Mierzę sobie tak 6 wygranych, 7 wygranych. Nawet te 4 wygrane już można zobaczyć, że to jest 130 kart i 4000 golda. Ale na przykład po co ja gram ten Grand Challenge? Gram tylko i wyłącznie po to, żeby sobie zbierać szybko golda na upgrade'y. I można sobie zobaczyć, jak fajnie sobie upgrade'owałem te wszystkie podstawowe karty turniejowe. Jeszcze mi tutaj troszkę brakuje. Jeszcze mi tu brakuje jednej karty, gdzieś tutaj była ta karta. Gdzie ona jest? Chyba mi tu jednej karty brakowało. Kanon. Jeszcze kanon, no ale już za chwilę skończę. Mogę ogólnie jeszcze zagrać sobie 6 Grand Challenge'y, popróbować, pobawić się. No i ogólnie też na moim profilu dość fajnie już skakują te karty. Już jest prawie 4500. No i powiem wam, że jest ok. Tutaj macie, no tutaj jest ten deck, on tak wygląda. Lighting jest ogólnie dobry. Ja wam dzisiaj przedstawię 3 fajne replaye. No w sumie replaye, bo nie nagrywam tych Grand Challenge na żywo, ponieważ pewnie bym się gdzieś skuł po drodze, już chyba na samym początku. I powiem wam, że na tym deku jeszcze nie miałem tak, że przegrałem 3 razy pod rząd. Czyli naprawdę jest dobrze, bo nawet jeśli wygrywamy te 4 właśnie mamy wygrane w Grand Challenge, to naprawdę się opłaca robić Grand Challenge. Jeśli chodzi ogólnie o golda, no to jest 130 kart za 4 wygrane, też może być. Ja się cieszę z każdej karty i czasami może wypaść naprawdę coś fajnego. Tutaj na przykład już gdzieś za 5 wygranych przez cały czas mam gdzieś po 3 epickie, czyli naprawdę się opłaca, wam powiem. Ale dobra, może pora przejść i omówić ten deck. To jest taki deck bez legendarnych, tak jak mówię. Tutaj mamy Gianta, mamy Muszkieterkę, mamy Zapaść, no tutaj myślę, żeby zamienić na Arousy, mamy Lighting, mamy Hordę Minionów, mamy potrójne minionki, mamy Bowlera, mamy Ice Spirit. Przeważnie miniony stosujemy do lawy. Dużo osób gra lawą. No i Lighting jest właśnie specjalnie ustawiony pod Inferna, bo dużo osób gra z Infernami, no i trzeba jakoś sobie poradzić. Ale dobra, nie będę więcej nawijał. Przechodzimy ogólnie do 3 ataków, które wam dzisiaj przygotowałem. I myślę, że was zaciekawi ten deck, bo to jest naprawdę taki, to nie jest taki deck, kurde, że a, wygram wszystko, tylko to jest taki deck, żeby sobie fajnie rozwijać konto. Powolutku, nie każdy ma właśnie te legendarne karty. No w sumie gdybym miał loga, no to może bym gdzieś tu wcisnął loga, ale na razie gram tym, bo mam to, no i staram się jakoś osiągnąć tym jak najwyższe pułapy. Dobra, no to przechodzimy ogólnie do całego Grand Challenge'u. Dobra, także przechodzimy do ataków. Trafiliśmy tutaj na jakiegoś Patryka z niemieckiego klanu Dark Legions i od czego byśmy tutaj ogólnie zaczęli? Tutaj widać przeciwnik ma Hog Ridera, ma Kanona, Zapa i Poisona. Zaczyna oczywiście Hog Riderem po prawej stronie. Od razu leci kontra z mojej strony hordą minionów, żeby jakoś przyblokować, żeby ten Hog Rider mógł wyrządzić jak najmniejsze szkody. No i od razu startujemy już gigantem z mostku. Teraz dość często tak robię, że od razu rzucam go z mostku, żeby jak najbliżej podszedł, żeby zadał jak największy obrażenia właśnie na wieżyczkę. Bo mamy Lightinga i to przeważnie decyduje o całej wygranej. Tutaj widać znów Hog Rider po prawej stronie, fajnie mu poszedł. Ja nie mam tutaj zbytnio o czym się obronić, ale już jest Bowler po lewej stronie, ten Hog Rider, no jeszcze troszkę go, no chyba, no prawie 286 HP zostało. No i od razu ciśniemy, Bowler,
na kanona. Tutaj jeszcze przeciwnik wyrzuca rudą, no i troszkę zostałem obity, ale muszkieterka jeszcze, no dobra, nie doleciały. Tutaj ściągniętym zostały te minionki właśnie szkieletonami za jeden eliksir. No i znów możemy zacząć gigantem atakować. Tylko trzeba troszkę, żeby się ten eliksir nam załadował. Nie atakujmy nigdy na w połowie eliksiru, ponieważ za gigantem trzeba od razu coś rzucić fajnego, żeby jak najszybciej podejść do tej wieży. Tutaj widać, zaczął jeszcze od kopalni, od pompki. No i mamy jeszcze Ice Spirita, mamy Pioruna, w razie gdy przeciwnik jeszcze miałby Inferno, albo ogólnie na dobicie tych wszystkich właśnie jednostek, które próbują, no właśnie tak jak w tym momencie. Tutaj został właśnie wyrzucony, fajnie muszkieterka poszła i fajnie także kanon został ściągnięty. No i Bowler tutaj jeszcze próbuje bronić tego giganta, bo tutaj przeciwnik wyrzucił rudą, 700-500 HP. No i przeciwnik już tutaj wyrzuca, no wyrzucił Poisona, ja tutaj zrobiłem błąd niestety, wyrzuciłem hordę minionów, ale jest praktycznie na remis już jest. Jeszcze ten Bowler ma naprawdę wysokie, zadaje wysokie obrażenia. Jak ten Bowler właśnie podejdzie sobie pod wieżyczkę, gdy on ma możliwość bicia w tą wieżyczkę, no to naprawdę dużo HP ściągniemy, chociaż no, Bowler jest troszkę wolny, ale zadaje naprawdę wysokie te obrażenia, jak na tą kartę. Dobra, gigant po prawej stronie, tutaj jeszcze widać kanon, to będzie dość zacięta walka, no i tutaj został ściągnięty kanon, jeszcze tutaj horda minionów jest, żeby szybko się przedostać. Ice Spirit, no niestety tutaj troszkę źle wyrzuciłem wszystko, byleby ubić tą wieżę chciałem. No i mamy tak, to jest znów Bowler, tutaj przeciwnik próbuje Hog Riderem, ma małe minionki też dobre na właśnie na Hog Ridera, 999 HP. No powiem Wam, że ciężka walka, bardzo ciężka walka, mamy już ogólnie dogrywkę, jest jeszcze kanon, ta ruda, no ruda bardzo dobrze, fajnie broni. I znów Poison z jego strony i muszkieterka tutaj od środka, od mapy, bo ona właśnie będzie zadawała jak największe obrażenia, żeby ubić tą bazę. 44 mamy pierwszą wygraną. I to właśnie walczyliśmy przeciwko Hog Riderowi, przeciwko znanemu deckowi, jakim jest Hog Rider Cannon. I przejdźmy tutaj teraz do bardzo ważnego replayu, ponieważ teraz na Grand Challenge króluje Golem, Lock i Lightning. Więc teraz Wam pokażę, jak nie będzie sobie poradzić z gościem. Troszkę gość tutaj, no, troszkę był słaby, powiem Wam szczerze. Ale właśnie, jest jeszcze Baby Dragon, czyli te stare jednostki, gdzie kiedyś się grało nimi, one po prostu wracają. No, ktoś tam kiedyś ułożył deck, ktoś tam wrzuci filmik, że wygrał 12 wygranych. Dlatego ludzie też starają się, jeśli da się wygrać tym, no to czemu ja mam nie spróbować? O, ja tu użyłem Lightning na tego Baby Dragona, troszkę błąd z mojej strony, ale znów Bowler, tak jak w poprzedniej walce, poszedł na lewą stronę i będzie tutaj zadawał obrażenia. Tutaj ładnie poszedł Golem, ogólnie jest bardzo wytrzymały, bardzo silny, no i ten damage też ma taki sobie. W sumie, no zobaczcie, co on tutaj porobił, zjechał mi ponad 1500 HP mojej głównej wieży, co z tego ja ruszyłem tylko wyłącznie 500 HP. No i zaczynamy gigantem oczywiście jeszcze. Tombstone jest z tamtej strony, mamy jeszcze Bowlera, możemy go jeszcze raz załadować na spokojnie, ale Bowlera przytrzymamy sobie ogólnie na Golema, bo to jest też dobra obrona. Ale nie, jednak tutaj wyrzuciliśmy, bo chcieliśmy się szybko przedostać. No i właśnie, od razu rzuca Golemem. Ja oczywiście hordę minionów, żeby szybko jakoś rozwalić to. No i tu właśnie jest tak, że jak ten Golem pęka, no to ta horda minionów też dostaje wysokie obrażenia. Tak nie powinno być ogólnie. Powinno, że zadaje obrażenia tylko i wyłącznie na jednostkach lądowych, a nie latających. Muszkieterka jeszcze przeżyła, tu bardzo ciężka walka też. Jeszcze żeby się przebić, jeszcze żeby coś ubić, ugrać. No i tutaj fajnie ten Ice Spirit zrobił. I jeszcze ta muszkieterka właśnie, ta muszkieterka fajnie przeszła. Czyli polecam naprawdę grać muszkieterką. Zabierać sobie ją do każdego deku, bo ona przeważnie decyduje o całej wygranej. Tak jak widzieliście w pierwszym replayu, gdzie ona ogólnie zadecydowała o tym, żeby wygrać. No i znów mamy jeszcze Lightninga, więc pora go wykorzystać. I właśnie, szkieletony zostały wyrzucone z Tombstone'a. Mogłem zapa rzucić, ale niestety nie rzuciłem. 1280, lock. Kurde, ten lock to normalnie prześladuje mnie na Grand Challenge. Teraz każdy deck jest praktycznie z lockiem. Każdy deck. Mamy już giganta wyrzuconego, kolejnego, czyli fajnie można to spamować. Tutaj przeciwnik nie ma jak ogólnie się pozbierać z tym golemem, ponieważ ja mam troszkę tańszy deck. No i ja od razu już kontra, byle ubić, byle do przodu, byle jakoś to wygrać. Mamy jeszcze 20 sekund.
1206, no tutaj zostaną ubite po wieży. To ten Baby Dragon jeszcze przeżył, rzucamy Bowlera, żeby jeszcze przystopował tego golema, żeby ten golem, bo mogłoby być tak, że dojdzie do głównej wieżyczki, no i zanim puści też znów tego loga, puści, no i jesteśmy w dupie. 2-1-0. No i mamy dogrywkę. Proszę Państwa, mamy dogrywkę, jest Tombstone, tutaj ładnie został wyrzucony, oczywiście horda minionów, Bowler już powoli zmierza, mamy jeszcze 2 minuty 45 sekund. Bowler, muszkieterka, to o czym właśnie mówiłem, ta muszkieterka teraz zadecyduje znów chyba o wszystkim. I tutaj ładnie ten bowler poszedł na Tombstone'a. Dobrze wiemy, że Tombstone pęka, to wylatują z niego szkieletory. 847, mamy jeszcze w gotowości Lightninga, ale nie potrzebujemy. Wygrana, bardzo się cieszę z każdej wygranej, gdy gram na golema, bo te deki są naprawdę trudne, wam powiem. No i ogólnie udało się to jakoś ogarnąć, więc tutaj jest taki bardziej dek przeciwko golemowi, Tombstone'owi i Lightningowi. No i teraz może pora pokazać, jak wygrywać z lawą. Lawa też dość króluje na Grand Challenge. Przeważnie jest to lawa, Inferno Dragon. No i tutaj można zobaczyć, że przeciwnik też ma Inferno Dragon. Ma Baby Dragon. Co będzie Lewy Dragon? Bowler już tutaj idzie od tej strony. Został wyrzucony w razie, gdyby przeciwnik posiadał jakieś jednostki lądowe typu Barbariany. Próbował się przedostać. No i tutaj horda minionów została od razu wyrzucona. Widać u niego strzałki, widać, że wszystko wyrzucił naraz, żeby tylko i wyłącznie przebić się do tej wieży, żeby ugrać. Ale tutaj muszkieterka jeszcze porobi troszkę. Mamy jeszcze Ice Spirita, żeby przyblokować Baby Dragona w tym momencie. O, właśnie, to o czym mówiłem. No i to Inferno Dragon kontra muszkieterka, no bez szans na początku. Jeśli chodzi o te pierwsze sekundy, no to oczywiście wiadomo, że króluje muszkieterka. Muszkieterka tutaj załatwiła Baby Dragona i załatwiła i Inferno Dragona. Dobra, to jest zaś widać szkieletorki, czyli też dość można często spotkać na Grand Challenge, że jeśli jest lawa, to są gdzieś te szkieletorki na obronę. No i tak tutaj w tym przypadku było. Mamy tutaj Inferno na levelu 6, czyli słabe. Pod Lightninga to praktycznie idzie na hita, nawet 7 level też idzie fajnie, powiem wam szczerze. Znów przeciwnik zaczyna tutaj. Ja troszkę mu to HP zjechałem. Mam 2264 HP. Troszkę przystopowałem z tym eliksirem, mogłem rzucić wcześniej, szybciej, ale jeszcze sobie zastanawiam, co dokładnie wyrzucić, żeby nie wtopić, bo każdy głupi ruch kosztuje właśnie przegraną. Tutaj widać, co przeciwnik robi, tutaj stara się od drugiej strony, no też mu fajnie poszło. I tutaj ciekawe, czy użyję, no właśnie użył strzałek, ale no niestety już tak nie poszło tak fajnie. No i bowler już, to o czym mówiłem, bowler już jest po lewej stronie, zadaje obrażenia, fajnie poszło. Tutaj przeciwnik ma większą przewagę, ponieważ ma dwie bazy zjechane. Ja mam tylko i wyłącznie jedną, ale dość porządnie na 1381. Mamy dogrywkę. Znów spamujemy tym gigantem. No i gdzie teraz jest Inferno Dragon w tym... Inferno w tym momencie. No i tutaj niestety nie miałem jeszcze Lightninga, żeby fajnie załadować, ale no mini pekka zostaje odrzucona od bowlera. Czyli bowler tak naprawdę też jest dobry na obronę, jeśli ma przeciwnik Hoga i... Już mamy powrótku, zbliżamy się tutaj do tego, tu jeszcze oczywiście Valkyria jest. Próbuję tutaj zbić, 557 HP. No już praktycznie za chwilę będę mieć na Lightninga, mam jeszcze 28 sekund. Przeciwnik tutaj wali, ja znów tutaj bowlerem, tak może ktoś powie, że to głupio wyrzucam, no nie? Tego bowlera zaraz po odlawę, ale tutaj są już sekundy, tutaj trzeba już się uważać. Tutaj trzeba pilnować się, żeby nie stracić tej jednej wieży. Tutaj muszkieterka jest tutaj byle do przodu, byle ubić, jakoś w fajny sposób. Tutaj widać jeszcze, przeciwnik już próbuje, już też ma te kilkanaście ostatnich sekund, żeby przedostać się i żeby jak najszybciej ubić. Tutaj chyba nie posiada żadnego poisona, żadnego ogólnie spela. 211 HP. No i teraz zostaje, czy ten Ice Spirit ogólnie pomoże? No niestety ten Ice Spirit nie pomógł. Mamy jeszcze muszkieterkę, mam tu jeszcze hordę minionów. On tutaj niestety strzałek nie miał. Na moje szczęście poszło. No i powiem wam, zacięta walka, naprawdę, to Inferno Dragon. Ta lawa, no to jest naprawdę dość dobre połączenie. No i Inferno Dragon próbuje walić muszkieterkę, no i niestety dało się wygrać, czyli bardzo dobrze. Dzięki, że wpadliście na odcinek, dzięki ogólnie, że wpadacie, że łapkujecie, że subskrybujecie. Mnie to naprawdę cieszy i jestem zadowolony z tego, co robię, powiem wam szczerze. No i myślę, że przynoszę wam jakieś ważne informacje, no i że jakoś wam pomagam, żeby się rozwinąć właśnie w Clash Royale. Nie zawsze odpisuję na fanpage, dostaję codziennie masę wiadomości, czasem nie mam czasu.
ponieważ każdy ma swoje życie, mamy pracę, mamy szkołę i próbujemy to wszystko ogarnąć. No i w międzyczasie próbuję robić te filmiki dla Was, jakoś Wam pokazywać Clash Royale z mojej strony, jak grać, jak dobrze się rozwijać. To tyle, cześć, trzymajcie się.